Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć pana doktora Ależka Sykulskiego. Ostatnio spotykaliśmy się w ramach krótkich komentarzy na temat obecnej sytuacji geopolitycznej w Polsce i na świecie. Dzisiaj dłuższa rozmowa. Wielka przyjemność. Dzień dobry, panie doktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj cała dyskusja, myślę, że analityków, świata stosunków międzynarodowych skupia się na tym, co się będzie działo na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy. My spróbujemy też tutaj z pomocą pana doktora określić, jak w pewien, w tym momencie, w tym ważnym momencie historii, ma się zachować państwo polskie. Może takie pytanie, panie doktorze, na rozgrzewkę, które gdzieś też padało podczas innych różnych rozmów, jak Podczas rozmów różnych analityków, zastanawiam się, co pan doktor na to. Panie doktorze, co Putin dzisiaj ma w głowie? Co ma w głowie? Myślę, że chęć zapewnienia Federacji Rosyjskiej jak największego udziału i jak największej roli w nowym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Myślę, że dzisiaj absolutnie już nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jesteśmy świadkami. Kształtowania się nowego, nowego ładu globalnego, nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. W cudzysłowie historia przyspieszyła, po prostu rozpoczęły się procesy y, tworzenia się nowego koncertu mocarstw, tworzenia się świata policentrycznego i niewątpliwie Władimir Putin, jako świadomy przywódca, jako rosyjski mąż stanu, chce zapewnić Federacji Rosyjskiej jak najbardziej uprzywilejowaną pozycję w, tym, w tej wielkiej grze, jaką jest dzisiaj gra o Nowy system równowagi na świecie. Nie ulega to raczej też wątpliwości, że ten system równowagi nie będzie systemem bilateralnym, to nie będą jakieś dwa bloki polityczno-militarne na kształt tego, co obserwowaliśmy w okresie zimnej wojny, czy pierwszej zimnej wojny, na pewno przed 1999 pierwszym roku, rokiem. Natomiast będzie to będzie to cały koncert mocarstw regionalnych oraz potęg mających znacznie większe ambicje, a wypadkowa tych wszystkich procesów będzie uzależniona nie tylko od kwestii militarnych, ale także od wyścigu technologicznego, od zdolności do kontrolowania kluczowych obszarów nie tylko na Ziemi, ale także, ale także w kosmosie, bardzo istotne, tutaj bardzo istotną rolę odegrają także przemiany technologiczne, pytanie oczywiście wszystko, jeżeli przyjmiemy sobie taką dłuższą perspektywę, które z państw będzie w stanie rozmieścić broń kosmiczną chociażby na orbitach okołoziemskich, i na tej niskiej, i na tej średniej, i na geostacjonarnej, które z państw będzie w stanie usadowić się na trwałe, na księżycu, które z państw będzie zdolne do kontroli punktów libracyjnych L4 i L5, ale wreszcie także, które z Państw będzie w stanie kontrolować bieguny północny i południowy, eksplorować zasoby naturalne, które tam się znajdują, które z Państw. A może korporacji ponadnarodowych, której, któremu z państw bądź której z korporacji międzynarodowych uda się kontrolować syntezę termojądrową, które z państw dokona bądź korporacji ponadnarodowych dokona, dokona rewolucji kwantowej i stworzy pierwszy komputer kwantowy, no to będą wszystko takie kamienie milowe, jeśli chodzi o te, te zdolności. A pamiętajmy, że cały czas mocarstwa światowe i Także korporacje ponadnarodowe bardzo, bardzo intensywnie pracują nad głęboką ingerencją w strukturę biologiczną człowieka, nie tylko w DNA, ale w ogóle w strukturę biologiczną. Są opracowywane różnego rodzaju programy mające na celu chociażby projekty przeniesienia świadomości ludzkiej. Do, do czy połączenia świadomości ludzkiej ze sztuczną inteligencją. Taki program robi chociażby Elon Musk, i, no ale także i w Rosji bardzo szeroko popularne są także te, 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 te programy, także w Chinach już przecież wiemy dosyć, dobrze, że Urodziły się dzieci zmodyfikowane genetycznie. Więc mamy do czynienia z naprawdę ogromnymi przemianami cywilizacyjnymi, zarówno w tej sferze duchowej, bo i tego nie można absolutnie pomijać, jak i w sferze materialnej. Ta suma tych wszystkich, to oczywiście zachodzi efekt synergii, ona będzie wpływać, ta suma tych wszystkich procesów będzie wpływać na kształt i architekturę nowego bezpieczeństwa międzynarodowego, a tego typu wydarzenia jak. Konflikt między Ukrainą a Rosją ciągnący się od 2014 roku, bo warto o to podkreślić, że ilekroć jacyś publicyści czy politycy mówią o tym, czy zastanawiają się, czy wojna wybuchnie, czy nie wybuchnie, no to warto, warto wspomnieć, że ta wojna już trwa. Trwa od lutego 2014 roku. To jest oczywiście tylko jeden z elementów tej szerszej układanki. Panie doktorze, ale na temat tej nowej geopolityki, nowej gry mocarstw, tutaj mamy oczywiście. Konflikt pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Są państwa arabskie, państwa na Bliskim Wschodzie, które też chcą odgrywać znaczącą rolę. Ale co się stało, że Rosja uznała, że właściwie teraz mamy grudzień, styczeń, należy zgromadzić konkretne siły na granicy właśnie z Ukrainą? Dlaczego Putin wygra, wybrał ten konkretny czas? To bardzo dobre pytanie i myślę, że odpowiedź znamy. Myślę, że znamy tę odpowiedź. Ta odpowiedź jest. Stosunkowo prosta, natomiast gdybyśmy chcieli poznać jej głębsze zawiłości i poznać, jakby, tutaj całą genezę, no to rzeczywiście musielibyśmy więcej poświęcić czasu. Natomiast ta najprostsza odpowiedź, dlaczego teraz? Dlatego, że kolektywny Zachód jest najsłabszy w ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatniej dekady. Nigdy, nigdy Zachód nie był tak słaby, jak jest obecnie. Z czego wynika ta słabość Zachodu, kolektywnego Zachodu? Przede wszystkim ze słabości Stanów Zjednoczonych. Myślę, że prezydentura Joe Bidena jest takim, taką, będzie taką cezurą bardzo istotną w historii najnowszej świata, od której będziemy w ogóle mówić o pewnym zmierzchu hegemonii Stanów Zjednoczonych. O tyle, o ile jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone starały się pełnić bardzo aktywną politykę w myśl, w duchu strategii liberalnej hegemonii. O tyle, Ekipa demokratyczna i ten duet Biden-Harris już reprezentują zdecydowanie taką postawę charakterystyczną dla strategii offshore balancingu. Myślę, że elita amerykańska, że amerykański establishment strategiczny związany ze służbami specjalnymi, z, z koncernami zbrojeniowymi, z siłami zbrojnymi zdał sobie wreszcie sprawę, że dłużej nie da się utrzymywać tak, Szerokiego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na świecie. Mam na myśli oczywiście wysuniętą obecność amerykańską na świecie i zdolność do ingerowania, no właściwie we większości regionów świata, taka strategia, która pozwalała Stanom Zjednoczonym na interwencje także militarne. I utrzymywanie setek baz wojskowych na całym świecie jest już efe, efe, nieefektywna. Nieefektywna i w sensie ekonomicznym, z uwagi na problemy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, i nieefektywna z uwagi na problemy społeczne Stanów Zjednoczonych, i nieefektywna wreszcie w sensie geostrategicznym, czego najlepszym potwierdzeniem jest klęska amerykańskich nazwijmy to misji w cudzysłowie oczywiście bardzo dużych misji w Afganistanie i w Iraku. Dobrze wiemy, że ta interwencja, ta tak zwana druga wojna iracka, druga wojna w Zatoce Perskiej nie miała żadnych podstaw prawnych. Wiemy dobrze, że Saddam Hussein nie produkował ani broni jądrowej, ani żadnej produkcji broni masowego rażenia, która mogłaby być podstawą do tej interwencji. To było oparte na Niesprawdzonych informacjach albo świadomie, po prostu zostało to zrobione z premedytacją. Ta wojna kosztowała życie ponad 400 tysięcy cywilów i właściwie nie widać żadnych efektów tej, tej destabilizacji w Iraku. Podobnie jest zresztą z Afganistanem, co tak naprawdę wniosło 20 lat wojny amerykańskiej z Afganistanem. Interwencja z 2001 roku miała przyczynić się do, do stabilności strategicznej, miała przyczynić się do, do zwyciężenia. No, tych głównych sił odpowiedzialnych za, za terroryzm, a na pewno stłumić te najważniejsze zagrożenia terrorystyczne, okazało się, że wycofanie się 31 sierpnia 2021 roku wojsk amerykańskich z Afganistanu nie przyniosło w żaden sposób ani stabilności strategicznej, ani nie zahamowało rozwoju takich organizacji jak, jak Al-Qaida czy jak tzw. państwo islamskie na obszarze Azji Środkowej. Co więcej, moim zdaniem będziemy mieli jeszcze większe problemy niż. Niż mieliśmy potencjalne zagrożenia związane chociażby z presją migracyjną z Azji Środkowej, które dotkną także Europę. Widać tutaj nieefektywność tej polityki. Spójrzmy na to, co się dzieje obecnie w Libii. Amerykanie obalili rządy Muamara Kaddafiego. Do tego czasu Libia była jednym z najbogatszych państw afrykańskich, co więcej, była jednym z liderów takiej, można powiedzieć, integracji panafrykańskiej. Dzisiaj obszar Magrebu, który był dotknięty tymi działaniami. Informacyjnymi amerykańskimi, mam na myśli wywołanie tak tzw. kolorowych rewolucji określanych jako tak zwana arabska wiosna w latach 2011-12. No, geneza to się jeszcze wcześniej, na konflikt w Syrii toczy się cały czas. Destabilizacja sytuacji w Afryce Północnej, na obszarze bliskiego, na części obszaru Bliskiego Wschodu spowodowała potężne problemy nie tylko dla, dla tego obszaru, ale także dla Europy. Przypomnę tylko chociażby ten wielki kryzys migracyjny, chociażby 2015 rok, potężna fala migrantów do Unii Europejskiej i wzrost pozycji Turcji. No Amerykanie niewątpliwie wzmocnili tutaj pośrednio Turcję, bo Turcja stała się regulatorem tej temperatury migracyjnej w Unii Europejskiej. Unia Europejska musi, musiała płacić po prostu, za, no nazwijmy to, za finansować obozy dla uchodźców w, w, w Turcji, ale to dało oczywiście dobry, dobry, dobry instrument dyplomatyczny dla, dla Turcji i możliwość licytowania wielu kwestii w, w relacjach z Unią Europejską. Widać absolutną nieefektywność tej polityki amerykańskiej, polityki globalnej hegemonii, hegemonii liberalnej, no a do tego wszystkiego oczywiście doszedł wielki kryzys gospodarczy lat 2008-2009, chyba który naj, naj, najmocniej uzmysłowił Stanom Zjednoczonym, że nie ma już takiej możliwości, Projekcji siły wszędzie, gdzie tylko sobie Pentagon. Czy Biały Dąb by zażyczył. I w związku z tym od 2008-09 roku widzimy już ten odwrót. 2011-2012 rok to jest przyjęcie strategii zwrotu ku, ku Azji, ten słynny pivot na Pacyfik, to już ogłoszone jeszcze w okresie prezydentury Baracka Obamy. No i kurczenie się tego amerykańskiego parasola, kurczenie się tej obecności amerykańskiej, I to zwijanie się Stanów Zjednoczonych, mówiąc takim językiem, to rolowanie się, jak, jak nazywają to Amerykanie, z, z Iraku, z Syrii, z Afganistanu, ale także oczywiście. Oczywiście to są problemy, które narastają w. W relacjach amerykańsko chociażby saudyjskich. Arabia Saudyjska poczuła się zaniepokojona, czy poczuła się zagrożona po prostu przez to rolowanie się w obecności geostrategicznej amerykańskiej, w związku z czym Riyad nawiązuje tutaj kontakty z Chinami. Widzimy, że jeżeli chodzi o wsparcie dla Arabii Saudyjskiej ze strony Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wojnę w Jemenie, to ona została wstrzymana przez administrację Joe Bidena, co już naprawdę wzbudziło ogromne kontrowersje w Riyadzie i Muhammad bin Salman, młody następca tronu, no, stara się grać na wielu fortepianach już obecnie, zdaje sobie z tego sprawę także nowy premier Izraela Naftali Bennett, od jesieni ubiegłego roku mamy nowy rząd w Izraelu i to rząd, który coraz mocniej zaczyna artykułować Potrzebę samodzielnej realizacji operacji militarnej przeciwko Islamskiej Republiki, Republice Iranu, no to pokazuje, że, że ten dotychczasowy, stabilny system międzynarodowy zaczyna sypać się niczym domek z kart. A jeżeli Stany Zjednoczone przyjmują do tego politykę niezwykle uległą wobec Federacji Rosyjskiej, ja oceniam to w taki sposób, że polityka. Amerykańska od stycznia roku 2021 jest niezwykle uległa, i już także wielokrotnie na, w swoim podcaście podkreślałem, że w trakcie kampanii, w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w roku 2020, że Warto zwracać uwagę na zaplecze eksperckie kan ówczesnego kandydata na prezydenta Joe Bidena. Zwracałem uwagę na ten list ponad stu intelektualistów i dyplomatów amerykańskich, który ukazał się w, w środku kampanii wyborczej, gdzie tacy ludzie jak John Mearsheimer, między innymi bardzo popularna postać analityk stosunków międzynarodowych, profesor yy, wskazywali na konieczność głębokiego dialogu strategicznego z Władimirem Putinem, z Federacją Rosyjską. Nie dlatego, że nagle John Mearsheimer i byli dyplomaci amerykańscy w Moskwie nagle polubili, pokochali Władimira Putina czy samą Federację Rosyjską, ale dlatego, że doskonale rozumieją te, to równanie geopolityczne czy geostrategiczne dzisiaj na świecie, że jeżeli Federacja Rosyjska nie będzie, jeżeli Stany Zjednoczone nie będą współpracowały z Federacją Rosyjską, to Federacja Rosyjska znajdzie sobie sojusznika w Eurazji i tym sojusznikiem będzie Chińska Republika Ludowa, a widmo połączenia kontynentalnej masy eurazjatyckiej w, w jakiś, jakiś sojusz, blok polityczno-militarny, jest koszmarem amerykańskich strategów, biorąc pod uwagę zbliżenie niemiecko-rosyjskie, a w perspektywie także jeszcze większe zbliżenie rosyjsko-chińskie. No, to to jest wariant, na który sobie nie mogą pozwolić strategi amerykańscy. Stąd już na samym początku, na samym starcie prezydentury Bidena, natychmiastowa decyzja o przedłużeniu układu Nowy Start on kolejne maksymalne 5 lat. Aż o 5 lat nie musiał robić tego Biden. Mógł spokojnie przedłużyć o dwa lata i dać czas, dać, dać możliwość rozgrywania różnych kwestii strategicznych. 26 stycznia 2021 roku pod, podpisał to na 5 lat. No i kolejne ustępstwa. Mobilizacja jeś, wiosną 2021 roku wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Przychodzi zaproszenie ze strony amerykańskiej na spotkanie bilateralne. W cztery oczy Biden-Putin 16 czerwca 2021 roku w Genewie odbywa się takie spotkanie. Stronie amerykańskiej nie przeszkadza to, że. Nie przeszkadza ani sprawa Nawalnego, ani nie przeszkadza sprawa koncentracji wojsk rosyjskich, ani nie przeszkadza mnóstwo innych rzeczy, ani to, że Joe Biden w jednej z amerykańskich telewizji nazwał Putina mordercą. Roz, spotykają się dwaj przywódcy, przywódcy światowi i rozmawiają jak równy z równym. Powtórka z tego samego mechanizmu na koniec roku, kiedy w listopadzie wojska rosyjskie. Po raz kolejny są mobilizowane w pobliżu granic Ukrainy następuje zaproszenie ze strony amerykańskiej. 7 grudnia mamy wideokonferencję. Tego samego dnia 7 grudnia administracja amerykańska już po spotkaniu Biden Putin po tej wideokonferencji umieszcza w internecie zapis projektu budżetu, budżetu obronnego na 22 rok, w którym nie ma ani słowa o sankcjach. Ani na Nord Stream 2, ani na najbliższe otoczenie polityczne Władimira Putina. A jeszcze przecież wizba reprezentantów zakładała takie sankcje. Jeszcze była mowa o objęciu sankcjami około 30 tych współpracowników politycznych Putina, w tym Michaiła Miszustina, premiera Federacji Rosyjskiej. Tutaj w poprawkach z kongresu już nic nie było, tego samego dnia przypadkiem nie wiem, ale w każdym razie jest ogłoszony ten budżet. No, dodać do tego należy oczywiście zniesienie w maju 2021 roku sankcji na Nord Stream 2, na Nord Stream 2 AG, spółkę budującą na Nord Stream i Matiasa Warniga, prezesa tejże spółki. Sankcje zostały zniesione przez Departament Stanu. No, do tego jeszcze warto byłoby dodać zbliżenie niemiecko-amerykańskie, kiedy w lipcu 2021 roku Angela Merkel odbyła wizytę w Waszyngtonie. Niedługo później, 21, jak dobrze pamiętam, lipca, zostało przyjęte takie, takie oświadczenie wspólne obu, obu rządów. Amerykańskiego i niemieckiego, no, które tak naprawdę sprowadza się do tego, że Niemcy mają wolną rękę, jeśli chodzi o transformację energetyczną, nie tylko u siebie, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmując to także Ukrainę. Od 1 września zresztą specjalny wysłannik niemiecki jest na Ukrainie. Patrząc na te wydarzenia, być może przydługi mój, mój wywód tutaj, ale on myślę, że dość, dość obrazowo pokazuje, jak zmieniła się polityka amerykańska względem, 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 względem Rosji. Jest to także wynik porażek, które poniósł Donald Trump, chociażby wycofania się jednostronnego z TPP, z Partnerstwa Transpacyficznego, a przecież na to miejsce Chińczycy natychmiast implementowali układ, o który, o który zabiegali od, od, od lat. Mam na myśli oczywiście RCEP, czyli Regional Comprehensive Economic Partnership, Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze, największą w historii świata Unię, Unię Celną, obejmującą ponad 2 miliardy ludzi, 15 listopada 2021 roku została podpisana, już 10 państw wdrożyło ją na początku tego roku no to jest potężne zagrożenie i z tym się oczywiście musi wiązać polityka amerykańska, takie gwałtowne ruchy jak powstanie AUKUS, czyli tej, tego sojuszu militarnego między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Australią, próba odgrzania formatu Quad, prawda, wizyta w listopadzie ubiegłego roku w Waszyngtonie przywódców Quadu, próba zacieśnienia relacji z Indiami i tak dalej, i tak dalej, no to są problemy, które mają, ma dzisiaj, mają dzisiaj Stany Zjednoczone. Nie są w stanie dzisiaj Stany Zjednoczone walczyć na wielu frontach, muszą się skoncentrować na Ameryce, na Azji i Pacyfiku, konkretnie na Indopacyfiku, na, zwłaszcza na Azji, Azji Wschodniej, Zachodnim, Zachodnim Pacyfiku. To, co robią dzisiaj Chińczycy dosyć, dosyć swobodnie, jeśli chodzi o rozbudowę swojego potencjału militarnego, także infrastruktury wojskowej na Morzu Południowochińskim, no niewątpliwie budzi niepokój amerykański i Stanom Zjednoczonym niepotrzebna jest Rosja jako sojusznik, jest potrzebna Rosja jako partner w Eurazji, z którym można rozmawiać o stabilności strategicznej w Eurazji. To taki modny termin w dyplomacji amerykańskiej obecnie i to jest partner, z którym można rozmawiać chociażby o, o, o kwestiach no, takiej życzliwej neutralności w przypadku jakiegoś większego konfliktu chociażby na Morzu Południowo-Chińskim. Wspomniał Pan doktor o wielu kwestiach polityki zewnętrznej, o tej jakby samej czynnikach zewnętrznych moglibyśmy powiedzieć, ale jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Rosji, bo poprzednie pytanie, dlaczego akurat teraz mamy niebawem wybory prezydenckie w Rosji, mamy sytuację ekonomiczną w Rosji taką, jaką mamy, rośnie niezadowolenie, czy w pewien sposób. Wybór władz rosyjskich na rozpoczęcie operacji, właśnie teraz, zasianie tego, zasianie tego ziarna strachu, może jakoś, jakkolwiek łączyć się z tym, jakie właściwie nastroje panują samej Rosji, wśród obywateli? Jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, myślę, że w Polsce, ja cały czas słyszę, od chwili, kiedy zajmuję się zawodowo geopolityką i analizami, spraw międzynarodowych, czy też działalnością akademicką, co już będzie, zajmuje się go polityką od 2006, 2006 roku i od tego czasu systematycznie słyszę o tym, że Rosja lada moment się rozpadnie, że potencjał protestów w Rosji jest tak duży, czego najlepszym przykładem, zdaniem niektórych analityków, na przykład rządowych, były protesty na Placu Błotnym w Moskwie, działalność Aleksieja Nawalnego i tak Musimy sobie uświadomić jedną rzecz i Trzymać się twardych faktów, a fakty są takie, i co wynika zresztą z, z badań rosyjskich socjologów, chociażby pani profesor Olgi Krysztanowskiej z Rosyjskiej Akademii Nauk, że Rosja jest faktycznie dyktaturą wywiadowczą. Mówił o tym generał Paczepa, najwyższy rangiem stopniem oficer oficer wojska i oficer wywiadu, który uciekł z Układu Warszawskiego na zachód. Napisał zresztą całkiem ciekawą książkę na ten temat, na temat dezinformacji i on powiedział już wprost, że Związek Sowiecki i Federacja Rosyjska jest dyktaturą wywiadowczą. Potwierdziły to badania właśnie socjologiczne pani profesor Olgi Krysztanowskiej. Rosja jest, to nie jest państwo, które posiada służby, tylko to są służby specjalne, które posiadają państwo. Ilekroć patrzymy na sytuację wewnętrzną, musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli nie cała opozycja, to Zdecydowanie jej większość to jest opozycja koncesjonowana, w pełni kontrolowana przez rosyjskie służby specjalne. Rosja jest dyktaturą wywiadowczą i jakiekolwiek działania opozycyjne to są działania, to są liczące się jakiekolwiek, te widać po prostu, są, są w pełni kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne. Nie ma zagrożenia dla, dla jakiegoś tąpnięcia wewnętrznego. Ja myślę, że tutaj wielki błąd popełnił, popełniła spora część, właściwie cała plejada polskich analityków rządowych. Polskich polityków, którzy uważali, że po 9 sierpnia 2020 roku należy natychmiast włączyć się pełną mocą państwa polskiego we wspieranie potencjału protestu na Białorusi, ponieważ istnieje realna szansa na zmianę systemu politycznego, czy też polityczno- nawet ustrojowego na Białorusi, odsunięcie ekipy Aleksandra Łukaszenki, czyli całego dotychczasowego establishmentu, odsunięcie od władzy i Spowodowanie, aby Białorusiom zaczęli rządzić demokraci, wspierani czy też kontrolowani przez Zachód, w tym przez państwo polskie i polskie służby specjalne. I dlatego państwo polskie tak aktywnie się włączyło nie tylko w gościnę dla białoruskich opozycjonistów, nie tylko w hostowanie działalności kanału na Telegramie Nexta czy Niechta, jak kto woli, nie tylko w dawanie ochrony kontrwywiadowczej. Takim ludziom jak Puciło czy, 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 czy inni, ale także, oczywiście, także działalność taka, można powiedzieć, bardzo aktywna na, na, na wschodzie. No jak to się skończyło? No skończyło się wielką klapą, skończyło się wielką katastrofą, skończyło się konfliktem granicznym z Białorusią, który moim zdaniem będzie się rozwijał. Skończyło się wielkimi represjami dla mniejszości polskiej na Białorusi, skończyło się wielkimi oskarżeniami i właściwie całą kampanią, bardzo negatywnym PR dla Polski, który zaczął być robiony w mediach, o zasięgu międzynarodowym. Mam na myśli platformy platformę kontrolowane przez Rosję o zasięgu międzynarodowym. Oskarżanie Armii Krajowej o kolaborację z nazistami, oskarżanie Polaków o antysemityzm, o współudział w Holokauście. To się bardzo mocno zintensyfikowało przecież po, po tym nieudanym wywołaniu rewolucji kolorowej na Białorusi. Kolorowa rewolucja się nie udała, natomiast Polska pozostała z potężnymi problemami. I te zapowiedzi, chociażby premiera rządu polskiego o tym, że dom białoruski otrzyma. Siedzibę na Saskiej Kępie, będzie przeniesiony z ulicy Wiejskiej na Saską Kępie, i tam będzie tworzony taki quasi rząd na uchodźstwie białoruski. No, spotkały się z potężną odpowiedzią służb białorusko-rosyjskich i właściwie stworzyły sytuację bezalternatywną dla Aleksandra Łukaszenki. Łukaszenka wiele lat się opierał, jeszcze od czasu, kiedy Miedwiediew był prezydentem, opierał się przed podpisywaniem szczegółowych projektów integracyjnych, natomiast w zeszłym roku został zmuszony, został postawiony przed ścianą i 4 listopada 2021 roku podpisał, władze Białorusi podpisały 28 tak zwanych map drogowych, czy po prostu projektów integracyjnych, integrujących między innymi system finansowy Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej i od tego czasu, od jesieni ubiegłego roku moim zdaniem trudno mówić o Republice Białorusi jako samodzielnym podmiocie geopolitycznym. Moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, kiedy kolejne Bazy rosyjskie powstaną na Białorusi, kiedy zostanie dyslokowana rosyjska broń jądrowa na Białorusi. I to jest ten kontekst. Natomiast jeżeli chodzi o samą Federację Rosyjską, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja posiada największe rezerwy finansowe od wielu, wielu lat. Właściwie jest, jest przygotowana. Tak jak w 2014 roku, dzięki wysokim rezerwom finansowym, była przygotowana na sankcje, tak samo dzisiaj jest przygotowana. Tych rezerw jest bardzo dużo. Rosja od wielu lat skupowała także rezerwy złota, rezerwy walutowe, rezerwy dewizowe. W tym momencie Rosja jest o wiele lepiej przygotowana na ewentualne odcięcie od systemu SWIFT. Nawet gdyby takie miało nastąpić, ponieważ posiada swój własny system MIR. Rosja posiada od 2019 roku narzędzia prawne do tego, aby. Odciąć Runet, czyli rosyjskojęzyczny internet od sieci globalnej. Także w zeszłym roku były prowadzone ćwiczenia w tym zakresie, skuteczne zresztą. Także w razie jakiegoś większego konfliktu Rosja jest w stanie sobie po prostu poradzić. Natomiast te załamania na giełdzie rosyjskiej, na giełdzie moskiewskiej, które część analityków uważa, że to jest taki wielki problem dla Federacji Rosyjskiej dla obywateli rosyjskich to nie jest problem dla, dla obywateli rosyjskich. To jest wielki interes życia dla rosyjskich oligarchów, także tych z kręgu wokół establishmentu skupionego wokół Władimira Putina. Kiedy były spadki na giełdach rosyjskich, proszę sobie na giełdzie moskiewskiej proszę zobaczyć, prześledzić kto kupował najwięcej, kto kupował te tanie, tanio te akcje. To jest uwłaszczenie dla, dla ludzi lojalnych wobec Władimira Putina. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia w tym zakresie, natomiast nie widzę także jakiegoś wielkiego zagrożenia, jeśli chodzi o wielką wojnę rosyjsko-ukraińską. Mhm. Powróćmy do tematu Ukrainy. Może takie krótkie pytanie, bo jeżeli rzeczywiście wielu mamy wieszczów, wieszczów, jeżeli chodzi o potencjalny konflikt na wschodzie tego kraju, czy w pewien sposób Stany Zjednoczone boją się, obawiają, że no, właśnie ta Ukraina będzie mogła obnażyć, że Waszyngton nie jest w stanie właśnie obronić tego terytorium. Czy Ukraina właśnie może obnażyć, że USA nie są w stanie obronić właśnie polskich interesów, naszych interesów, naszego terytorium, a również terytorium państw bałtyckich? Czy, czy jest taka dyskusja w Waszyngtonie, jak pan doktor myśli? No, dyskusja jest i to jest namacalne, oczywiście. Natomiast pamiętajmy, że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i perspektywa członkostwa jest niezwykle mglista. No nie może być członkiem na to państwo, które jest w otwartym konflikcie z innym krajem, a niewątpliwie od 2014 roku Ukraina jest, jest w konflikcie z Federacją Rosyjską, nawet jeżeli ta wojna nie jest wojną wypowiedzianą, jeżeli nie jest spełnionych, nie są spełnione wszystkie wymogi prawa międzynarodowego, to mamy do czynienia z realnym konfliktem, który cały czas się toczy. Czy na wschodzie Ukrainy. Ukraina, spora część terytorium Ukrainy jest, jest objęta, znaczy spora część, no pewna część terytorium Ukrainy jest objęta tym, tym, tymi działaniami. Tym bardziej, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Ukraina od roku 2014 utraciła ponad, kontrolę nad ponad 40 tysiącami kilometrów. Kwadratowych, więc to jest istotny problem, który, który no właściwie uniemożliwia Ukrainie dzisiaj akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. Co nie znaczy, że takie dyskusje nie są prowadzone, że nie mogłoby być przyjęte na przykład MAP, czyli Membership Action Plan, taka mapa drogowa przystąpienia do, 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 do NATO. Polska przez coś takiego przechodziła w latach 90. Prezydent Zełęski postawił sobie no, taką. Taki, taki, taki cel właściwie swojej prezydentury, przyjęcie właśnie map, czyli włączenie Ukrainy do map. Było to poruszane, było to poruszane w, w całkiem niedawno na szczycie ostatnim w NATO, no ale w tym roku także na szczycie madryckim ma, mają do tego obie strony powrócić, czyli strona natowska i strona ukraińska. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Natomiast natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z ewentualnymi gwarancjami, Bezpieczeństwa dla Ukrainy, no to pamiętajmy, że Ukraina takie gwarancje bezpieczeństwa dostała. Dostała pod koniec 1994 roku. Wtedy w Budapeszcie zostało przyjęte memorandum, na podstawie którego Ukraina zrzekała się broni jądrowej jako sukcesor Związku Sowieckiego, posiadając drugi co do wielkości arsenał zaraz po Federacji Rosyjskiej, w zamian za gwarancję integralności terytorialnej i nienaruszalności swoich granic. Gwarantami tego miały być trzy państwa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Federacja Rosyjska. Niecałe 20 lat później Ukraina utraciła około 7% swojego terytorium. No i, właściwie, no i właściwie co, można zadać pytanie. Tak? To był tylko papier, to były tylko takie umowy. Czy dzisiaj Ukraina ma jakieś pakty, wojskowe pakty obronne, które gwarantowałyby jej bezpieczeństwo? No nie ma. No nie ma. I otwarcie zresztą już minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział w tym miesiącu, że Wielka Brytania nie wyśle swoich żołnierzy na pomoc Ukrainie, jeżeli doszłoby do, 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 kolejnego, do kolejnej odsłony konfliktu militarnego. Na, na, na Ukrainie, gdyby doszło do jakiejś nowej kampanii wojennej ze strony Rosji, czy też y, pobudzenia jakichś. Jakiegoś potencjału separatyzmu na Ukrainie. Nie ma, nie ma takiej, takiej możliwości, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Oczywiście Stany Zjednoczone są w stanie dostarczać broni taką broń dostarczają. Wielka Brytania również, mimo tych deklaracji o niewysłaniu żołnierzy, dostarcza broń. Tych transportów było całkiem sporo w tym miesiącu, w styczniu 2022 roku. No ale właściwie wydaje się, że to dozbrajanie chociażby środkami przeciwlotniczymi czy przeciwpancernymi, to jest wsparcie, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, ochronę cyberprzestrzeni. Rozpoznanie satelitarne to są elementy, które rzeczywiście mogą zagwarantować niektóre państwa natowskie. Nie wszystkie dodajmy, bo Niemcy na pewno nie. Mogą wysłać co najwyżej 5000 hełmów, co jest oczywiście nieporozumieniem, jeśli chodzi o solidarność wewnątrz państw, państw natowskich, ale to może na osobny wątek. Natomiast, natomiast moim zdaniem, jest nieprawdopodobne, mało prawdopodobne, nisk. Albo prak praktycznie nieprawdopodobne, aby Amerykanie wysłali swoje wojska na pomoc Ukrainie. Nie wiąże tych dwóch państw żaden pakt militarny, a ponadto, mówiąc bardzo brutalnie, mówiąc wprost, Amerykanie nie mają interesu, aby, aby wspierać Ukrainę, aby tak mocno osłabiać, osłabiać Rosję. Oczywiście, gdyby miało dojść do jakiejś wielkiej kampanii wojennej i to jakieś wykrwawienie w cudzysłowie Rosji, osłabienie na tyle, aby zmiękczyć stanowisko Rosji w niektórych sprawach, byłoby dla Stanów Zjednoczonych korzystne, ale moim zdaniem strategie amerykańscy doskonale sobie zdają sprawę, że żadnej wielkiej inwazji na Ukrainę rosyjskiej po prostu nie będzie. Mhm. A to jeżeli wracamy do tej solidarności sojuszniczej, solidarności europejskiej, czy może właśnie my przekazujemy, znaczy państwa europejskie, nie tylko europejskie, Kanada, Kraje Beneluxu, w jaki sposób przekazujemy broń, przekazujemy amunicję, licząc na to, że no jakoś Ukraińcy sobie dadzą radę, albo przynajmniej utrudnią życie Rosjanom. No tak, tylko że problem polega na tym, że nie spotkałem się wśród polskich analityków na pewno z żadnymi analizami, które dotyczyłyby możliwości paraliżu Ukrainy środkami. Poza militarnymi, albo może inaczej, środkami militarnymi, ale bez pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. A przecież takie, takie analizy istnieją na świecie, także w środowiskach pozarządowych w Polsce można spotkać różnego rodzaju tego typu analizy. My w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym rozważaliśmy takie koncepcje już chociażby na podczas pierwszego sympozjum geostrategicznego. W 2020 roku chodzi o możliwość paraliżu Ukrainy poprzez ataki na infrastrukturę krytyczną. Nie chodzi o żadne wielkie natarcia zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, bo tutaj niektórzy właśnie tak wieszczą takie, takie, takie scenariusze, że będzie uderzenie 200-300 tysięcy wojsk państwa związkowego Rosji i Białorusi, które będą miały na celu zajęcie Kijowa, osiągnięcie Wybrzeża Morza Czarnego itd., tak itd., tak tylko pytanie, po co? No, taka wielka inwazja byłaby niezwykle ryzykowna dla Rosji. Po pierwsze, jeżeli znamy historię Rosji, to wiemy, że Rosja zawsze działała z zaskoczenia i jeżeli miałaby zaatakować Ukrainę, to nie. To nie robiłaby tego tak ostentacyjnie, nie przygotowywałaby się w tak ostentacyjny sposób, jak to robi w ciągu ostatnich miesięcy. To po pierwsze. Po drugie, taka wielka inwazja kosztowałaby życie tysiące żołnierzy rosyjskich, wywołałaby pewne perturbacje wewnętrzne, perturbacje gospodarcze, miałaby negatywny wpływ na PR rosyjski. Ryzyko konfrontacji, ryzyko konfrontacji także z Sojuszem Północnoatlantyckim hipotetycznie by oczywiście istniało. Po co? Dla Rosji sytuacja idealna to sytuacja, kiedy Ukraina rok po roku, dekada po dekadzie będzie coraz bardziej zależna od Federacji Rosyjskiej, coraz bardziej dysfunkcyjna, jeśli chodzi o funkcjonowanie aparatu państwowego, gospodarki. Z, to, z tymi dekadami to może przesadziłem, ale w perspektywie najbliższych kilku, nawet może kilkunastu lat. Sytuacja tlącego się konfliktu w różnych częściach Ukrainy, bo myślę, że on się rozszerzy, jest idealna dla Rosji, ponieważ po pierwsze skazuje Ukrainę na, na byt poza strukturami zachodnimi, no tak jak powiedziałem nie ma możliwości prawnej, aby Ukraina przystąpiła do NATO czy Unii Europejskiej mając konflikt, po drugie, osłabia bardzo mocno gospodarkę ukraińską. No nie da się cały czas żyć w takim napięciu militarnym i jednocześnie dobrze funkcjonować, dobrze rozwijać infrastrukturę kraju, rozwijać edukację, oświatę i dalej i tak dalej. Pamiętajmy, że tego typu utrący się konflikt generuje emigrację, generuje po prostu potoki migracyjne. Z Ukrainy mamy odpływ, zarówno Mężczyzn, jak i kobiety w wieku poborowym, to grozi załamaniem systemu, systemu emerytalnego. To jest oczywiście kwestia także zdolności produkcyjnych w zakładach produkcyjnych na Ukrainie. To, są, to jest szereg problemów, które się po prostu na Ukrainie pogłębiają. Pogłębia się także podział na, na zachód i na wschód Ukrainy. Rozdawanie masowe obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom wschodniej Ukrainy to również jest bardzo ważny element. Więc dla Rosji taki układ jest niezwykle korzystny. Pełnoskalowa inwazja byłaby absolutnie nieracjonalna, a rosyjski establishment, rosyjskie służby specjalne postępują racjonalnie. W związku z czym, z punktu widzenia rosyjskich interesów, niewątpliwie spotęgowanie działań hybrydowych na Ukrainie jest czymś, co należy rozważać jako realne. A wśród tych działań hybrydowych no, możemy wyszczególnić tak,że te działania około militarne, ude czyli uderzenie na infrastrukturę krytyczną. I to jest coś o czym, o, o, o czym co mam na myśli od początku tej wypowiedzi tego wątku. To znaczy Rosja jest w stanie sparaliżować Ukrainę nieklasycznymi uderzeniami zgrupowań pancerno zmechanizowanych, Jest w stanie precyzyjnymi uderzeniami. Nie mówię, że z terytorium Rosji, to mogą być jacyś separatyści z terytorium Ukrainy, może dokonać na przykład wysadzenia zapór tam na Dnieprze. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że zostałaby wysadzona zapora w Wyszogrodzie na przykład, doszłoby do potężnej, potężnej awarii technicznej, do potężnej katastrofy, także naturalnej, do, do zalania części Kijowa, do zniszczenia większości mostów w Kijowie. Właściwie niczym, niczym domino właśnie, posypałyby się, posypałyby się ten, ten system bezpieczeństwa hydroenergetycznego Ukrainy i doszłoby do, do wielkiej katastrofy, która podzieliłaby Ukrainę wzdłuż Dniepru. Podzieliłaby Ukrainę wzdłuż Dniepru. To jest bardzo realny scenariusz. Ja przypomnę, że służby sowieckie, no, służby rosyjskie, które są kontynuacją służb sowieckich, mają całkiem, całkiem spore doświadczenie w wysadzaniu zapór na, na Dnieprze. To też mówię oczywiście. Nieco z przekąsem, bo mam na myśli rok 1941, gdzie taka zapora została wysadzona, i to był temat przez całe dziesięciolecia przemilczany, ale ta, ta, ta zapora pochłonęła życie nawet do 120 tysięcy osób. W sensie katastrofa, którą, którą spowodowało wysadzenie tej zapory, pochłonęła życie 120 tysięcy osób. Wykorzystano wtedy 20 ton trotylu do, do jej wysadzenia. I tutaj moim zdaniem przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszych możliwościach militarnych, także zdolnościach dywersyjnych służb rosyjskich, zdolnościach do generowania potencjału protestu i potencjału separatyzmu na terytorium Ukrainy, tego typu działania należy jak najbardziej przyjąć jako możliwe. I Proszę sobie wyobrazić, wysadzenie jednej tamy, jednej zapory w, w, w pobliżu hydroelektrowni może doprowadzić do potężnych problemów gospodarczych, z braku, braku prądu, trudności z przerzuceniem wojsk ukraińskich na zachód. No bo jeżeli zostaną zniszczone mosty, no to jest kwestia oczywiście bardzo utrudnionej możliwości przeprawy, przeprawy na wschód. W tym momencie zdolność, zdolność służb rosyjskich, moim zdaniem, istnieje cały czas, jeśli chodzi o wywołanie rebelii w Charkowie, w mieście Dniepro. Dni pro w, w Hersoniu, oczywiście bardzo istotnym z punktu widzenia interesów rosyjskich. Czyli ta, ta powiedzmy, umowna, umowna linia, gdybyśmy sobie ją naszkicowali wzdłuż Dniepru, między Odes, między, przepraszam, Kharkowem a Hersoniem czyli odcięcie wschodniej Uk Ukrainy od, od, od władzy w Kijowie jest całkiem, całkiem realna i to nie, nie, mus nie, nie potrzeba do tego żadnych wielkich zgrupowań pancerno-zmechanizowanych. Druga sprawa to nikt nie powiedział, że to takie wewnętrzne jątrzenie, że to generowanie potencjału protestu musi się odbywać tylko na wschodzie Ukrainy. No, przypomnę tylko, że od chwili wprowadzenia ustawy o ludności rdzennej 1 lipca 2021 roku na Ukrainie są różnego rodzaju napięcia, napięcia z mniejszościami etnicznymi, a zwłaszcza z gagałzami. Wydaje się, że to jest mało znacząca sprawa, bo to 30-31 tysięcy gagałzów, którzy żyją, żyją na Ukrainie. No ale jeśli spojrzymy na. Obwód Odeski, bardzo istotny z punktu widzenia strategicznych interesów i Ukrainy i Rosji. Jak spojrzymy sobie na mapę i spojrzymy jak, jaką rolę dzisiaj Odessa odgrywa jeśli chodzi o handel zagraniczny, handel zagraniczny Ukrainy, no to widzimy, że niewątpliwie z punktu widzenia rosyjskiego destabilizacja od obwodu odeskiego, czy też przejęcie jakiejś kontroli nad tym obwodem odeskim, zarówno Zarówno historyczną krainą Jedysan, jak i historyczną krainą Budziak, jest jak najbardziej w polu zainteresowania służb rosyjskich. Gdyby się udało opanować linię Hersoń-Odessa albo Hersoń-Odessa i jeszcze Wyspę Węży na Morzu Czarnym, no udałoby się naprawdę, czy Rosja zdobyłaby możliwość paraliżowania komunikacji morskiej Ukrainy. I to jest moim zdaniem jeden z celów. Jeden cel to oczywiście połączenie Krymu z Rosją przez lądowe oczywiście połączenie, czyli osiągnięcie Hersonia. Bardzo ważny zresztą Hersoń, przypomnę tylko, że, do, że, 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 że tędy wędrowały w wojska rosyjskie w okresie panowania Carycy Katarzyny II. Myślę, że takich analogii historycznych moglibyśmy znaleźć nieco więcej, bo polityka Władimira Putina w basenie Morza Czarnego bardzo przypomina moim zdaniem politykę Carycy Katarzyny II. My o tym zapominamy, ale ta rywalizacja turecko-rosyjska z XVIII wieku, z drugiej połowy jest bardzo ciekawa i bardzo, to jest bardzo cenna lekcja, jeżeli spojrzymy sobie na chociażby postanowienia traktatu Skuczuk-Kajnarży z, z 1774 roku Question. Zabezpieczenia właściwie Morza, Morza Azowskiego, kontroli Kerczu, prawda, kontroli cieśniny kerczeńskiej. A co robi Władimir Putin? Dzisiaj kontrolując, kontrolując przesmyk Perekopski, kontrolując Krym, kontrolując cieśninę kerczeńską, jest w stanie, był w stanie, Rosja była w stanie, no, można powiedzieć, zadusić gospodarczo Mariupol czy Bierdiańsk, paraliżując, paraliżując tutaj żeglugę przez cieśninę kerczeńską. Pamiętajmy o traktacie Wiasa 9 stycznia 1792 roku, na mocy którego do Imperium Rosyjskiego została przyłączona część Jedysanu, także, także oczywiście wyspa węży, która pozwala, oczywiście to jest maleńka wysepka. Która, która większej roli gospodarczej nie odgrywa, ale odgrywa strategiczną rolę, jeśli chodzi o kontrolę ujścia Delty Dunaju. Znajduje się 35 km na wschód od Delty Dunaju. To jest raz. Dwa, pozwala oddziaływać na Odessę, to jest 120 km od Odessy. Jakakolwiek próba destabilizacji obwodu odeskiego spowoduje potężne problemy gospodarcze dla Ukrainy, a można spróbować czy Moskwa może próbować takich działań, chociażby poprzez dostawy gazu do Gagauzji. Gagauzja to jest terytorium autonomiczne, Wewnątrz Republiki Mołdawii, zamieszkane właśnie przez tą mniejszość, mniejszość turkijską, mniejszość posługującą się językiem gagałskim, pochodzenia tureckiego, sama ludność jest, mniejszość etniczna jest pochodzenia tureckiego, ale wyznania już prawosławnego. Rosyjskie służby specjalne od wielu, wielu lat infiltrują to środowisko, przyczyniając się do powstawania napięć także w samej Mołdawii, skutecznie zresztą odciągając Kiszyniów od zbliżenia z NATO i z Unią Europejską. Pamiętajmy, że Rosja ma takie dwa instrumenty nacisku na Mołdawię, bo ma także Naddniestrze, Republikę Naddniestrzańską, samozwańczy państwo, państwo nieuznawane może w ten sposób, gdzie stacjonują wojska rosyjskie, więc pamiętajmy, że ta możliwość nacisku na Ukrainę jest nie tylko od wschodu, ale także od południowego zachodu i to nie tylko ze strony Naddniestrza, ale także przez Gagauzję. Mamy teraz do czynienia z sytuacją, gdzie parlament Gagauzji negocjuje z Gazpromem dostawy przez terytorium Ukrainy. Tutaj warto dodać, że nikt Ukrainy o to nie pyta i nikt nie pytał o to rządów w Kiszyniowie, czy Gazprom ma dostarczać ten gaz. Niewątpliwie, jeżeli dojdzie do takiego porozumienia między Parlamentem Terytorium Autonomicznego Gagauzji, Rosja będzie miała instrument nacisku, kolejny instrument nacisku, no bo przez te, obwód Odeski będzie musiał przechodzić ten gaz. No, i tutaj jest element właśnie taki, tego, tego nacisku i potencjalnej destabilizacji tego, tego obszaru. Zatem ta układanka jest znacznie, znacznie szersza. A pamiętajmy jeszcze o zdolności do wywołania presji migracyjnej na Ukrainę. Myślę, że wiosna to otwarcie nowej karty, jeśli chodzi o taką presję z Azji Środkowej. Pamiętajmy, że ta granica między Białorusią a Ukrainą jest o wiele słabiej chroniona niż granica wschodnia granica Unii Europejskiej. No, to też oczywiście geografia, bagna poleskie, szereg innych rzeczy, niedoskonałość infrastruktury granicznej ukraińskiej pozwala na przenikanie tych fal migracyjnych na Ukrainę, no, co oczywiście może powodować kolejne, kolejne problemy. Rosja ma mnóstwo instrumentów nacisku na państwo ukraińskie, destabilizowania tej sytuacji. Otwarta yy, Jakaś kampania wojenna byłaby, moim zdaniem, potężnym błędem. Ja nie spodziewam się jakiegoś jakiejś wielkiej odsłony konfliktu kinetycznego, raczej pogłębiania różnych nacisków na Ukrainę, pogłębiania działań hybrydowych na Ukrainie i doprowadzenia do takiej eskala, eskalacji z Zachodem, aby wreszcie zostały wdrożone porozumienia mińskie. Mińsk 1 i Mińsk 2, bo to jest cel Federacji Rosyjskiej, Rosja chce, aby format normandzki służył przede wszystkim, czyli znaczy Rosja w ogóle ignoruje obecnie format normandzki, ale kiedy funkcjonował, to tak naprawdę jeszcze do 2019 roku naczelnym, naczelnym, no w tym w tym miesiącu spotkał się oczywiście format normandzki, bo to było pierwsze spotkanie od, mówię w tym miesiącu, czyli w styczniu 2022 roku, to było pierwsze spotkanie od grudnia 2019 roku, ale wiemy doskonale, że Rosja stoi twardo na stanowisku Mińsk 1, Mińsk 2, chce sprowadzić grupę normandzką do mińskiej grupy kontaktowej, a to oznacza jedno, to oznacza, że kiu będzie musiał uznać niezależność Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Literalne wdrożenie porozumień mińskich, on mówi o Mińsku 2 przede wszystkim z lutego 2015 roku, skończy się prędzej czy później federalizacją Ukrainy i o to właśnie Rosji chodzi, aby dokonać federalizacji państwa ukraińskiego. Panie doktorze, to tak na zakończenie. Szef ukraińskiego resortu obrony, minister obrony Ukrainy powiedział, że Polska, co prawda, nie przekazuje uzbrojenia, ale też oba kraje, Warszawa i Kijów, mają długą historię pomo polskiej pomocy humanitarnej. Dotychczas właśnie tych wsparcia w kwestiach wojskowych nie było. Co zatem powinna zrobić Warszawa, i czy też Amerykanie nie chcą w jakiś sposób wplątać właśnie Warszawę w konflikt? Myślę, że to jest realna groźba. Myślę, że już ta sytuacja po 9 sierpnia 2020 roku powinna zapalić wszystkie przysłowiowe lampki ostrzegawcze w Warszawie, we wszystkich najważniejszych resortach siłowych i oczywiście przy Alei Szucha w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie wolno dać się sprowokować mocarstwom. Wiadomo, że takie mocarstwa jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone rozgrywają swoją grę globalną. Polska nie ma interesów globalnych, Polska nie ma potencjału, aby prowadzić grę globalną i byłoby największym błędem, gdyby Polska stała się instrumentem wielkich mocarstw, wykorzystywanym jako zderzak strategiczny w relacjach, w relacjach tych mocarstw z Moskwą. Polska nie powinna być pełnić roli konia trojańskiego, ani mocarstw anglosaskich, ani w Unii Europejskiej, ani na styku Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, ponieważ musimy cały czas mieć w tyle głowy w to, to, że mamy do czynienia z partnerstwem strategicznym Niemiec i Rosji. Jeżeli Polska będzie miała negatywne relacje z jednym i z drugim państwem, będzie wykorzystywana jako przysłowiowy koń trojański państw anglosaskich, zapłacimy za to największą cenę my, obywatele Rzeczypospolitej. Polska absolutnie nie powinna eskalować napięcia w naszej części regionu bo jeżeli będziemy eskalować to napięcie czy jeżeli będziemy włączać się w ogóle w te konflikty tutaj między, między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dyplomatyczne czy właśnie w konflikt na ukraińsko rosyjski no niewątpliwie będziemy jednym z pierwszych będziemy jedną z pierwszych ofiar tego tego konfliktu przypomnę tylko wskazania Józefa Piłsudskiego który jeszcze przed swoją śmiercią w 1935 roku przekazał taki Testament, można powiedzieć geopolityczny, zgodnie z którym Polska do jakiegokolwiek większego konfliktu w, w Europie powinna wchodzić jako ostatnia. Tego testamentu nie posłuchał Józef Beck, nie posłuchał Ignacy Mościcki, nie posłuchali inni czy, przedstawiciele sanacji. I włączyli Polskę w pierwszej kolejności do tego konfliktu, ale nie będziemy wnikać, bo to są jakby kwestie historii alternatywnej i, 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 i tych uwarunkowań. Uważam, że mając jasne i czytelne sygnały, Partnerstwa strategicznego na linii Berlin-Moskwa. Polsce nie wolno dać się sprowokować i prowadzić agresywnej polityki względem Białorusi, ani wchodzić w konflikty między Ukrainą a Rosją. Polska powinna świadczyć, Polska powinna pomagać Ukrainie. Uważam, że jak najbardziej Polska powinna włączyć się w pomoc państwu ukraińskiemu, ale powinna być to pomoc Humanitarna. Absolutnie nie wolno zgodzić się na taką narrację, którą prezentuje część ukraińskiego establishmentu, że Polska nie udziela pomocy Ukrainie. A cóż my robimy od, od 2014 roku? Jesteśmy, jesteśmy państwem, które udziela gościny, już udzieliło gościny kilku milionom obywateli ukraińskich. Ja nie mówię, że mamy teraz tutaj. Kilka milionów obywateli na swoim terytorium. Te szacunki są bardzo ostrożne. Mówią o około 1,5 milionach obywateli ukraińskich, którzy obecnie na stałe przebywają czy czasowo, ale w każdym w tym momencie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej. Ale przez Polskę przejechało czy też czy dostało gościnę kilka milionów obywateli ukraińskich. To jest potężna pomoc, to jest naprawdę potężna pomoc humanitarna wielu, wielu, wielu Ukraińców, wielu obywateli ukraińskich może w ten sposób uzyskało tutaj pomoc, dostęp do oświaty, dostęp do pracy, uzyskało, no krótko mówiąc, schronienie, przy, jeżeli chodzi o tych uchodźców z, terenu, z terenów Donbasu, więc Polska jest jednym z krajów, które udziela największego poparcia Ukrainie I dodam jeszcze tylko tyle, że Polska jest, jest, jest jednym z absolutnie kluczowych partnerów handlowych tego, tego państwa, natomiast to, co my otrzymujemy w zamian, mam na myśli blokadę tranzytu wagonami kolei ukraińskich, mamy do czynienia z niedopuszczaniem polskich dziennikarzy na konferencje prasowe głowy tego państwa, Wołodymira Zełenskiego, czy właśnie bardzo agresywną politykę politykę historyczną, wybielanie zbrodniarzy, wręcz gloryfikację zbrodniarzy takich jak Roman Szuchewicz i wybielanie pamięci zbrodniczych organizacji takich jak Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów czy Ukraińska Powstańcza Armia, Kult Bandery i tak dalej, i tak no, dalej. Widzimy ewidentnie, że mamy do czynienia z asymetrią relacji dyplomatycznych między Warszawą a Kijowem. Moim zdaniem wynika to z wielkiej uległości Warszawy, która jest traktowana Traktowana jako słabość i nie budzi żadnego szacunku po prostu w Kijowie. I moim zdaniem możemy być pewni tego, że politycy ukraińscy będą zaostrzać relacje z Warszawą, mimo tego, tej trudnej sytuacji, którą Ukraina obecnie ma, z uwagi na Uległość polityki polskiej. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają swoje globalne interesy i będą się zawsze kierować swoim globalnym interesem, a interesy państw małych i średnich bez mrugnięcia okiem tak naprawdę będą w stanie poświęcić na rzecz stabilności strategicznej w Eurazji czy zagwarantowania sobie uprzywilejowanej pozycji w nowym ładzie globalnym. Tak jest. Wojna na Ukrainie tutaj Ukraińcy w pewien sposób też szykują się na najgorsze. Wiele wojsk, chociaż nawet i Brytyjczycy przygotowują się do rozmieszczenia dodatkowych wojsk w Europie. Poszczególni gracze też chwalą się wsparciem dla Ukrainy. No, myślę, że za 24 godziny ta sytuacja może być zupełnie inna i tutaj dzieje się na bieżąco i my też będziemy patrzeć na, na to, co się dzieje, akurat pod kątem polityki Kijowa, polityki Kremla. Dzisiaj wielkie podziękowania, bo moim gościem był pan dr Leszek Sykulski. Pięknie dziękuję w imieniu słuchaczy. Mam nadzieję, do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.